Szczęść Boże, dobry wieczór lub dzień dobry. To już osiemdziesiąty Przegląd Tradycjonalistyczny. Piotr Błaszkowski. I Kamil Tymczak. Witamy Państwa. Jak co tydzień będziemy się zajmować tym, co w trawie piszczy i nie tylko. A zaczniemy nieomalże tradycyjnie od wiadomości kapliczno-garażowo-halowych jeszcze z długiego weekendu majowego. A że są budujące, szkoda, by nie zostały odnotowane. Ja tylko a propos budowania przypomnę o budowaniu również zasięgów naszego przeglądu. Łapki w górę, subskrypcje, komentarze. I wsparcie finansowe też jest bardzo mile widziane. Tutaj tylko taka uwaga techniczna. Ja mam wrażenie, że przed każdymi wyborami zasięgi generalnie kanału, niezależnie od tego, czy to jest przegląd, czy, czy, czy to jest związane z polityką, czy to nie jest związane z polityką, takie kanały jak nasze są cięte z automatu, więc te udostępnienia są tym bardziej potrzebne. Dobrze, zaczynamy, tak, wiadomości garażowe od Częstochowy. 3 maja w kierunku Jasnej Góry wyruszył kolejny marsz dla Królowej Polski, ale w tym roku już pod opieką kapłana, opiekuna częstochowskiej kaplicy i w ogóle całego Śląska w wydaniu bractwowym, czyli księdza Antoniego Myślińskiego. Śląska Górnego i Opolskiego, a organizatorem marszu była Fundacja Kampanii Społecznych imienia świętego Stanisława Papczyńskiego. Tegoż samego dnia również wystartowała pierwsza poznańska piesza pielgrzymka tradycji do świętego Józefa Kaliskiego, która tak przeciera szlaki, jeszcze była w takiej formie trochę krótszej. A w suwałkach też druga piesza pielgrzymka do Studzienicznej, z miejscowości nowinki do Studzienicznej koło. Augustowa, to akurat miejsce jest mało znane, więc wspomnijmy, że znajdowała się w tym miejscu pustelnia, w której po 1715, m, e, wedle innej wersji jeszcze przed tą datą, mieszkał zapewne mnik z pobliskiego klasztoru kamedułów w Migrach. I tego samego dnia, no tak rugopfitości chyba jakiś, e, po raz pierwszy na chwałę Bożą w kaplicy w Bukowcu wybrzmiały w pełni ukończone organy. Tutaj zdjęcie w trakcie instalacji. Akurat zdążyły organy zabrzmieć też na zaślubiny w dniu następnym. Duchowe owoce zbierano też na Maryjnych Dniach Skupienia w Gdyni, które wygłosił ksiądz Karol Sztelin, przełożony dystryktu. Do rycerstwa niepokalanej tradycyjnej obserwacji przystąpiło mniej więcej 30 osób. Mimochodem ksiądz Karol ujawnił, że na zeszłorocznych Dniach Młodzieży w Lizbonie pojawił się desant młodzieży M.I. z Kanady, który rozdając ulotki o prawdziwym przesłaniu Matki Bożej z Fatimy, spowodował szok poznawczy u urostańczonej nowusowej młodzieży, idącej z przykładem jeszcze bardziej rozstańczonych biskupów. Ale aby nie było za miło, wspomniał, że młodzież, jeśli nie jest ugruntowana maryjnie, odchodzi od tradycji i należy to odebrać jako dzwonek alarmowy. I ciekawa inicjatywa misji koło brzegu, ale już misji niedługo, bo kaplica coraz bliżej. Pierwsze msze święte, 28 i 9 kwietnia w nowym miejscu. Następna, e, następna msza jest planowana na 26 maja, ale no pewnie już niedługo tam kaplica powstanie, skoro już jest miejsce zaadaptowane, bo, ale trwają jeszcze tam jakieś prace organizacyjne, to nie jest takie proste. Ale zapraszają, a to jest coś rzeczywiście nowego, na spotkania modlitewne do tej powstającej kaplicy w poniedziałek, środę i piątek o 18:00. To taki, to taki skrót, no może coś pominęliśmy, no ale to już nie będziemy wspominać o takich, że tak powiem, oczywistych oczywistościach, chociażby to, że w kaplicach nabożeństwa majowe się odbywają, czy, 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 czy chociażby, bo nagrywamy dzień po... W niebowstąpieniu pańskim, które wbrew memom licznym, no właśnie, pan Jezus nie poczekał, mimo że konferencja episkopatu Polski przeniosła to święto na niedzielę i wstąpił do nieba. No chociażby w, w niektórych miejscach yy, zapewne odbywały się chociażby procesje według polskiego rytuału, bo są, są w polskim rytuale, jest w polskim rytuale osobna procesja, yy, taki obrzęd na Dzień w niebo zakończony właśnie takim, Podobnym, podobne jest zakończenie tej procesji, trochę do procesji rezurekcyjnej, gdzie się właśnie trzy razy okazuje krzyż ze stółą, śpiewając, że Pan Zmartwychwstał z grobu, a tutaj trzy razy się okazuje krzyż, śpiewając, że wstępuje do, do nieba do Ojca mojego i Ojca Waszego. To jest bardzo piękny obrzęd, wart kultywowania. No właśnie, a ja miałem zapytanie ze Słowacji, kiedy te, te święto powstało, no i, i wyszło, i musiałem tłumaczyć, że tak zwane stare święta, y, one się rodziły w gminie Jerozolimskiej. Tak one na początku było w, łącznie, łączne zesłanie Ducha Świętego, później się rozdzieliło, ale już święty Augustyn pisze, że te święto jest obchodzą, obchodzone na, na, na całym świecie, czyli, czyli starożytne starożytna konotacja. No ja już i tutaj otrzymaliśmy też informację, więc ja ją trochę przerobię w kształcie żartu, że jako, że Kaplica Bractwa w Kielcach znajduje się praktycznie naprzeciwko seminarium, no i całkiem niedaleko kury dlatego zapraszamy wielebnych kapłanów na msze rytu szacownego. Przypominamy o komrze, że stule kapłańskiej, i zapraszamy do pierwszych ławek, by ceremoniarz mógł okadzić. Także zaproszenie jak najbardziej nie jesteśmy jakimiś sekciarzami. I, I tutaj, proszę Państwa, więc, i żeby nie było, że, że w nomowym ko kościele to już popioły, to też nieprawda, bo w sieci pojawia się masę różnych nabożeństw majowych w terenie, przy kapliczkach to na no to oznajmiamy tutaj Państwu, że przed kościołem świątnika górnych przez cały maj, w niedzielę o siódmej orkiestra gra pieśni maryjne. No czyli jest nadzieja, jest, jest nadzieja i tego, tego się Państwu, tej cnoty teologicznej trzymajmy. No to teraz robimy szybki. nadzieja i ja dodam tylko, że te że właśnie wykonanie tych pieśni można. W chwili emisji tego odcinka już powinny być, nie, powinno być nagranie z tej takiej majówki orkiestrowej na kanale. O, to, to jest na poważnie, na poważnie, proszę Państwa. Na bogato. O, na bogato. No to teraz przeskoku, przeskakujemy do USA i to akurat też na, na 3 maja, bo rok temu poświęcono dokładnie bazylikę na Prairie, czyli Immaculata Church w St. Mary, Kansas. No i tutaj. Ksiądz Probosz nie, zamie, nie omieszkał zamieścić wpisu, pozwolę sobie przeczytać, 365 dni. Dziś pierwsza rocznica poświęcenia, poświęcenia niepokalanej tej bazyliki. To był dobry rok, w którym nasza parafia mariacka dostosowała się do nowej przestrzeni tego pięknego kościoła. Tak wielu przybyło z bliska i daleko przez ten cały rok liturgiczny, aby odwiedzić na naszego Pana w Najświętszym Sakramencie i pomodlić się do naszej Matki Niepokalanej w tym, w tym małym miasteczku w Kansas, które również nosi jej imię. Uroczysta msza święta odprawiona dzisiaj szczególnie przypomniała wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, aby Niepokalana była czym, czym, tym, czym jest dzisiaj. Święta Matko Boża, módl się za nami i z tego wynika, że Traci w Stanach mają miejsce pielgrzymkowe, czyli Wielka Bazylika na prairie. I my się też cieszymy z tego, jak najbardziej, zatruścimy. Tak? No, my się też cieszymy, a tymczasem wracamy do Europy, do Francji. Jak podał Kai, kapitan drużyny Saint-Nazaire, nowych zdobywców tytułu Mistrza Francji w Siatkówce, 30-letni Ludowik D. Przepraszam, jeśli źle to przeczytałem, kończy karierę sportową i wstępuje do pactwa La Grasse. A poinformował o tym francuski modernistyczny dziennik La Croix. Najlepszy sportowiec rozegrał swój ostatni mecz w niedzielnym finale z reprezentacją Tour 28 kwietnia i teraz poprosił o dołączenie do wspólnoty, no dodajmy, dlatego o tym tu mówimy tradycjonalistycznej, kanoników regularnych w południowo-francuskim departamencie Old Lang. Od, przepraszam bardzo, ale ja nie znam francuskiego, więc mogę to źle czytać w Langwedocji, Jako, że kanonicy z tradycyjnego opaska La w decyzji Carcassonne celebrują liturgię według grytu rzymskiego, postanowiliśmy zobaczyć, co to za wspólnota. Została ona założona w 1971 roku w decyzji GAP w południowej Francji, uznana na pawrawie papieskim w roku 97. W 2004 24 zakonników przeniosło się do La Grasse. Obecnie opaswo liczy 39 e, zakonników, 23 księży, 8 seminarzystów, 8 braci. Czytamy na stronie, że 11 listopada w 1981 w pont poświęcenie się Maryi, powstającej wspólnoty. W kluczowym roku 88, kluczowym dla tradycji, czytamy odkrycie porządku kanonicznego, w którym odnajdujemy naszą główną intuicję, łączenie życia duszpasterskiego z kontemplacyjnym życiem zakonnym. 18 maja 1997 rygowanie wspólnoty na prawie papieskim zgodnie z regułą św. Augustyna na zaproszenie stolicy apostolskiej nazwa Opus Marie zostaje zastąpiona nazwą Kanonicy Regularni Matki Bożej i w 2004 instalacja Blagras. Miejsce przepiękne, kamienne domy, jak z obrazka z y, urokliwym kamiennym mostem nad rzeką. Herk miasteczka, również przepiękne trzy lilie burmońskie na niebieskim tle, zniszczone przez rewolucję opastwo benedyktyńskie, dziś tętni nowym życiem y, 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 y i y kontemplacyjnym, i y, y, y czynnym. Część klasztoru jest zarządzana przez Departament Out, część przez wspólnotę. Kanoników. Mają też oni swoją budowę, odbudowują transept, czyli nawet poprzeczną kościoła, położoną między prezbiterium a resztą budynku. Ponadto trwa restauracja całej bryły, by przywrócić jego gotycki pierwowzór, koszt prawie 7,5 miliona euro. Msza święta kontwentualna w tygodniu o 12, niedzielna i sobotnia o 10. Ale nie chwalą się w jakim rycie, poza zdjęciami. Kanonikami rządzi reguła św. Augustyna. Jeden z reguł brzmi, mieć tylko jedno serce i jedną duszę zwróconą ku Bogu. Strój biały, przez co brani są za dominikanów, ale problem się, że św. Dominik, zanim został domi dominikaninem, był właśnie kanonikiem w, brałym, w białym stroju. No i tymi kanonikami, jak już mówiliśmy, mogą być kapłani, koni, bracia, seminaryści. Dodajmy, że mają swoje siostry duchowe, kanoniczki Matki Bożej w azyl z klasztoru Matei Mater Dei. Wspólnota jest uznawana też na prawie papieskim od 2000 roku. 18 sióstr przybyła do azylu 8 lat później, zastępując klaryski, które tam było od XIV wieku. Msza tradycyjna, też się tym, z tym nie wychylają, można powiedzieć, śpiew gregoriański, solesmeński. Na stronie dużo cytatów z Jana Pawła II i osobna ikonka jako hołd dla Benedykta XVI. A wracając na koniec do bohatera naszej informacji, jeśli Ludowik wytrwa w powołaniu, to będzie chyba najwyższym kanonikiem na świecie o wzroście 1,94 m. No właśnie, także najwyższy kanonik, niech będzie Francja mistrzem świata. Proszę Państwa, no więc teraz wracamy do Polski na święto świętego Stanisława, bo też mieliśmy takie święto patronalne, bardzo ważne i tutaj Poznań Katarzys Festival, czyli, czyli związane oczywiście z braciem św. Benedykta. Pisze, że słynny hymn Gaudem Mater Polonia pochodzi z rzymowanego oficją o świętym Stanisławie z XIII wieku. Autor, autorem jest Wincenty czy dominikanin, towarzysz świętego Jacka, błogosławiony Kościoła Rzymskiego. Najstarszy zapis muzyczny pochodzi z przepięknego, przypisanego w. 1372 antyfonarza kieleckiego. Z Kielc pochodzi też sam Wincenty, było to nabożeństwo cieszące się w Polsce ogromną popularnością już od czasów kanonizacji biskupa ze Szczepanowa przez kolejne kilkaset lat, aż do niedawna, i teraz z okazji um, uroczystości świętego Stanisława, patrona Polski. Ten, ten, tenże festiwal Katarzys przywraca tą tradycję. To już trzeci rok z rzędu będzie zaśpiewane niezwykłe oficjum, i to właśnie z najstarszego źródła, z antyfonarza kielecki, Kolegiaty kole, Kieleckiej. Będą to drugie nieszpory na 8 maj. I to już akurat się, się już odbyło, bo to było 8 maja w Kościele Ojców Jezuitów w Poznaniu. Dobrze. Także na chwałę Bożą dla Świętego Stanisława. Jak najbardziej. Dokładnie. Chociaż tutaj niektóre, niektóre odpusty w Małopolsce Świętego Stanisława, chociażby we wspomnianych świątnikach, dopiero w niedzielę. A nagrywamy w piątek, żeby była jasność, bo to tam parę dni zawsze opóźnienia jest, zwłaszcza jak ramówka jest zapchana. Bo jak nie jest zapchana, to czasem idzie wcześniej, ale. Ale najczęściej, najczęściej, jak wiecie Państwo, emitujemy się we wtorek. Ale wracamy za ocean, tak trochę skaczemy po świecie, dlatego że raczej staramy się według gradacji wydarzeń, niż według kolejności geograficznej. Zmiana tendencji w kościele w USA staje się coraz bardziej widoczna. Niedawny artykuł Tima Sullivana dla Associated Press o stanie kościoła w Ameryce stał się wiralem w kręgach katolickich wydaje się, że jest to ogólnie dokładny obraz tego, jak się rzeczy mają i dokąd mierzają. Tekst nazywa się Krok wstecz. Kościół katolicki w Ameryce widzi ogromną zmianę w kierunku starych zwyczajów. Tak tłumacząc, może trochę koślawo. Zacytujemy fragmenty w omówieniu Catholic World Report.com wam patrzy na ostatnie wydarzenia w parafii świętej Marigoretti w Madison, Wisconsin i benedyktyńskim koledżu Wachison w Kansas, argumentując, że są one symbolem szerszej zmiany w USA w kierunku nowego, starego kościoła, śpiewu łacińskiego gregoriańskiego w liturgii, sutanny i habitów u księży i zakonników, a dogmaty i doktryna wracają do, do, do debaty. W obu tych skrajnych terytorialnie parafiach doszło do tego samego. Do tej samej zmiany. Łacina adorientem, klęczniki do komunii powróciły, a gitary, szafarze i ministrantki zanikają. I jak zauważa Sullivan, zmiana jest szczególnie odczuwalna wśród młodych ludzi. Młodzi księża i młode rodziny, które wciąż pojawiają się w kościołach, nie robią tego, dlatego że się od nich tego oczekuje. Jeśli teraz czegoś się od nich oczekuje, to tego, że odejdą, ale dlatego, że wiedzą, że bez tego są zgubieni. Starożytne tradycje i doktryny Kościoła nie są dławiącym ciężarem, ale powiewem świeżego powietrza, nowym odkryciem skarbów ukrytych na błotnistych i jałowych polach relatywizmu. A w miarę jak przedstawiciele pokolenia Ips i Milenialsi coraz częściej będą podnosić się, by objąć stery instytucji kościelnych, to podekscytowanie w zmieniającym się momencie zdefiniuje katolicyzm przyszłości w tym kraju. W rzeczywistości, podczas gdy wiele głosów zagłady w internecie ostrzegało przed inwazją Modernizmu i indyferentyzmu w kościele, prawdziwym wewnętrznym zagrożeniem stojącym przed Kościołem, czyli tym starym, modernistycznym Kościołem, starym, no, starym dla mojego pokolenia, przynajmniej. E, oczywiście tego moich równolatków w Ameryce. E, w nadchodzących dziesięcioleciach może okazać się radykalna, tradycjonalistyczna kontrakcja na Sobór i wszystkich jego papieży. Sobór Watykański II, żeby była jasność. Ten artykuł w wersji 6-minutowej pigułki można zobaczyć na kanale Associated Press. Podsumujmy: generacje się zmieniają również na lepsze. W Polsce na razie mamy raczej spóźnioną falę apostazji, no ale no być może musimy po prostu przejść przez te wszystkie procesy. Tak, po burzy jest słońce, tak. Dokładnie tak. Czyli Ameryka się odbija, i to jest kolejna kolejna informacja, proszę Państwa, na, z tego z tym, w, tym, w tym duchu. No więc, żeby zagrzać do gorliwości, to, to teraz, jako że ksiądz Karol, Karol Szczelin, który był w Gdyni, wspominał o EMI, no to w takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak porozmawiać o najnowszym triumfie niepokalane. Jest to numer drugi z 79, kwiecień, czerwiec 2024, a tutaj przypomina nam właśnie Tryjów niepokalanej, że mamy 130 rocznicę urodzin św. Maksy, Maksymiliana, yy, i no, i tutaj mamy wezwanie do, 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 do gorliwości. Ksiądz Szczelin, który jest dyrektorem rycerstwa, Niepokalanej tradycyjnej obserwacji, yy, który jest też znakomitym kaznodzieją, no, przypo, no roznieca, roznieca żar. tak. Więc, więc tutaj mamy cy, cy, cytaty ze świętego Maksymiliana, mamy artykuł o, 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 o świętym Maksymilianie, którą która na, na, napisała pani Aleksandra Stępniak. Także ni, niczym innym jak tutaj przypomnienie Emili słowami założyciela, czyli y, z, wszystkie dusze dla, dla niepokalanej, a niepokalane oczywiście dla Jezusa, bo wbrew temu, co twierdzą, Protestanci niepokalana, nie, nie nie ma kultu dla, dla niej samej, ona jest tylko odbiciem blasku swego, swego, swego syna. Więc święty Maksymilian rozpoczął ofensywę, ofensywę medialną na niespotykaną wcześniej skalę, ale też dyrektor EMI, czyli, czyli Książczeliw, w swoim tu właśnie, w swoich rekolekcjach wspomniał, że mamy teraz problem z, z czytelnictwem, że, że nawet migawki w telefonie, że bardzo ciężko dotrzeć do ludzi, którzy są na, na, na już na etapie, tym niskim etapie em, migawek w, w telefonie, więc trudno z tym wygrać. Więc, 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 więc już upraszczany, upraszczona jest forma e, doczytania, by byle tylko. Zechcieli łaskawie zajrzeć. I tutaj, proszę Państwa, no więc dla, dla tego, żeby pokazać, że, że, się, że wart, warto walczyć, tutaj święty Maksymilian, jest on jego o podróże. Czy to jest, ten słynna podróż, podróż na, na, na Daleki Wschód, czyli do, do Japonii, ale mało kto wie, że on na kapitułę generalną jechał koleją transsyberyjską przez bolszewicką Rosję. Tak? No i, i tam. Też miał przesiadkę na Platu Czerwonym i wtedy powiedział słynne zdanie, że figura niepokalanej zawiśnie na tych wieżach kremlowskich. Tak, a tam są, tam są do tej pory, są, 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 są gwiazdy. Tak? No więc i, i teraz, jakie są apostolaty? Są apostolaty tutaj, proszę Państwa, wymienione małych rycerzy, którzy na, na dzień Halloween. Zawijają w takie kolorowe papierki, no, cudowne, cudowne medaliki, który jest warunkiem rozpoczęcia episkopatu, bo najpierw apostolatu bo trzeba ten, najpierw ten, ten, ten medalik wręczyć, żeby on mógł cuda czynić, jak to powiedziałam, zapowiedziała przynajmniej Maria Panna w Katarzynie, w, 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 w objawieniu na, na ulicy Rue de Bac w Paryżu. I te dzieci się po prostu Cieszą, że, 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 mogą, że mogą to robić. No, jakaś forma, kiedy to jest ataki tych biednych dzieci poprzebieranych za diabły, to może to jest jedy, jedyny sposób, żeby ich wyrwać jeszcze z tego obłędu. Jest, proszę Państwa, ciekawy apostolat taki rodzinny, że, że, że rodzina po, po postawiła figurkę Matki Bożej, w swojej, w swojej ogródku, no i też prowadzi tam u siebie u siebie na wsi apostolat. No, Ksiądz Karol też nie zapomina o, o, o wspom wspominanych przy, przez nas suwałkach. Tutaj był, był, był tam w, w lutym, był tam w, w, w kaplicy Najświętszej Marii Panny, królowej korony polskiej i przyjął 20. O, przepraszam bardzo, przyjął, przyjął tam 6, 16 osób. Natomiast w Tarnowie. 27, wykrośnie 45, tak? No ale też rycerstwo niepokalane, zgodnie z intencją założyciela, przekracza wszelkie granice, i ksiądz Karol Sztelin udał się do, do, do Szwecji, gdzie wygłosił konferencję. Ale co ciekawe, Msza Święta była odprawiona w, w, prywatnym, w, w, w prywatnym domu, to jest w miejscowości ok. Oskersham, gdzie rezyduje jedyny mieszkający na stałe w Szwecji ksiądz Bractwa Świętego 50, czyli ksiądz ten, ten mark. I tutaj wysłuchało kazania tego, tej kolekcji 21 osób. Z tych z takiej w najbliższej okolicy, oczywiście okolice liczone kilometrami i godzinami trasy, tak? I przy, przy doli do rycerstwa wstąpiło 21 osób z tego. Jako, że Szwecja jest internacjonalna, więc szwedzkie, polskie, filipińskie, chilijskie i brazylijskie po, pochodzenie mieli, miały te osoby. Na Bliskim Wschodzie do tej pory rycerzy było 214, czyli i w Japonii i Korei. I to w, tutaj wielka zasługa dla jedynego Japończyka, czyli księdza y, Tomasza Onody, no ale dostał wsparcie w postaci księdza Timothy Pfeffera i z, pojechali na misję do Korei, do, oczywiście po, 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 ja, po Japonii. Efektem tego, tego było, że do, wstąpiło w, łącznie w Japonii i w Korei Południowej przyjęło trzy, 39 osób do Rycerstwa Niepokalanej, przy czym 30 w Tokio i 5 w Osace oraz w Seulu. 21. No to jest wzruszające, że właśnie w Japonii, czyli to dzieło świętego Maksymiliana y, trwa. No ten niepokalanów japoński też trwa, chociaż się jest skażony ekumenizmem, no i tam jakby widziałem kiedyś zupełnie na inna, na programie, zupełnie innym innym programie, tak takim no taki opis tego. No i jakoś tam wydają ten, 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 ten rycerz niepokalany, ale wiadomo, to tam nie ma nie ma takiej gorliwości. I Wzmianka to rzadko tutaj jest, ale w Ameryce Południowej, a konkretnie w Peru, w, w jego stolicy Limie, mają, proszę Państwa, publiczną modlitwę różańcową w dwóch miejscach. Uczestniczy około 20 rycerzy w tej, w tej, w tej akcji modlitewnej. No i łącznie w takich procesjach, jak mają procesje. 8 grudnia, czyli w niepokalne poczęcie, 60 rycerzy brało w tym udział. No i generalnie angażują się w różne akcje, ale, to się, ale mają taką akcję, którą też jest na Filipinach, czyli ja to cytuję: dzielą się informacjami o Emin poprzez wirtualne karty, czyli to już jest taki nowy, nowy model, nie papierowy, tak jak na Filipinach, czyli po prostu wysyłane na, na, na telefon wiadomości. Także, także no święty Maksymilian by, by pochwalił, bo on zawsze lubił na, na, na nowości. Także, proszę Państwa, walka duchowa trwa, i żeby nie być, proszę Państwa, gołosłownym, że, że ta walka duchowa trwa. No jak Państwo wiedzą, niektórzy niestety jeszcze oglądają telewizję, więc to widzieli, widzieli w Eurowizji. Irlandzcy sataniści występ, występują w finale, a panna przebrana za diabła z kolegami, z rogami wszczepionymi we łby, wszyscy tańczą na, na pentagramie, oczekują, jest takie zdjęcie, taka fotka, oczekują na wyniki głosowania, wahając tęczową flagą, podobnie jak reprezentanta uśmiechniętej Polski o pseudonimie Luna, czyli księżyc, czyli co to jest, słońce, nocy albo światło wilków, tak? No i tutaj taką mam, mam, mam refleksję, jeżeli chodzi o tę Eurowizję, że wydaje się, że przedstawiciele Krajów ekskatolickich muszą publicznie udowadniać, że już przezwyciężyli chrześcijańską ciemnotę, z której dzięki euro iluminatom udało się wyjść. No, niestety, tu widzimy, że, że tak naprawdę mamy. Natura nie znosi próżni. Proszę Państwa, mówienie o świeckości czegokolwiek to jest prosta droga do zalewu neopogaństwa. Bardziej widomego znaku chyba już nie możemy dostać. Na koniec coś ekstraordynaryjnego, przepraszam, ale już któreś nagranie pod rząd i język się plącza jednak. E, Końcik historyczny. Tak, proszę Państwa, no, ci, ci Państwo, którzy mnie znają, to wiedzą, że jestem historykiem hobbystą, ale polecam Państwu, bo to jest dotyczy ko kościoła. Jest to taki bardzo w ogóle ciekawy kanał historyczny. Oczywiście to nie ze wszystkim można się zgadzać, ale. Jest, jest dużo wątków, źródeł, no ale wiadomo, no bo prowadzi, jak prowadzi profesor Gościusław Malinowski, no to się tak, tak jest. I proszę Państwa, zrobił takie dwa podcasty. E, pierwszy się nazywa Tomasz Ignacy Dunin Szpot SJ Polski Dziejopis Chin i Misji Jezuickiej. No i okazuje się, że profesor Malinowski wraz z, z w zespole, w którym uczestniczy. Przygotowują wydanie krytyczne, napisaną przez ojca Dunina, a on żył w latach 1645-1715 dzieje misji jezuickich w Chinach, który jednak ta książka nie, nie, nie została wydana. Wstrzymanie do druku wiązało się z bulią papieską zakazującą prowadzenia misji w języku chińskim, z uwagi na różnice pojęć. Nasze pojęcia mogą, mogły być opatrznie katolickie pojęcia, opatrznie zrozumiane. Przez Chińczyków. No i tutaj papież wydał ból Cum Deum Optimus 1704, to był Clemens XI, i później jeszcze potwierdzone kolejną bólą et Illa Dies 1815. I to ma być edycja krytyczna, i w ogóle nie ma takiego opracowania od 400 lat, bo dwa pokolenia po prostu, jakby klimat wokół Jezuitów się zmienił. Później, dwa pokolenia później, Jezuici byli e, rozwiązani, a wojny napoleońskie rozproszały archiwum. Ale te wszystkie raporty z Chin szły do il Jezu, czyli do, do siedziby jezuitów e, w Rzymie. No i Polacy mają w tym swój udział. Tak? Otóż, no, i tu jest kolejny podcast profesora, jest to audycja specjalna Polacy w Chinach przed 1949 roku, podróże Misjonarze Uchodźcy. I tutaj. Nam w, od minuty 16.43 zaczyna się Portugalczycy i Je, jezuici, później 9, 19 minuta to jest polscy misjonarze w Chinach. Od 20 minuty 53 to mamy Mikołaj Smogł, Smogulecki i Michał Boń, ambasador dynastii Ming. W ogóle y, Michał Boń, y, y, SJ, powinien być już, kiedy, kiedyś mówiłem, ale powiem jeszcze raz. Serial nakręcony, taki serial przy, przygodowy, ale też serial o wierności, o poświęceniu. I, i o tym, że no, Europejczyk i to Polak jeszcze pokochał, pokochał Chiny. Także piękna karta na naszych naszych, naszych ojców duchowych. Także no, ja się du, du, dużo dowiedziałem, polecam. A przede wszystkim to oczywiście oprócz tego, że no polecamy. Takie rzeczy, z których można się czegoś ciekawego dowiedzieć. Polecamy nasz kanał, bo poza chyba katolik Family News, Briana McCalla, Jesteśmy najlepszym przeglądem tradycjonalistycznym na świecie, bo niby skąd się dowiecie, że o Soborze Watykańskim II traci układają dogmatyczne piosenki. Jedno z nich znajdziecie na YouTubie pod tytułem Watykanum Secundum, czym ty u jesteś, na kanale Oratorium Rzymskokatolickie Polska z polskimi napisami dla ułatwienia. Z Katolik Family News dowiadujemy się, że kandydatem na senatora ze stanu Washington, ale to nie jest stan z miastem Waszyngton, to jest stan nad Pacyfikiem na północy pod kanadyjską granicą e, Seattle i okolice. Kandydatem na senatora stamtąd jest tradycyjny katolik Paul Gizik. I tym wiadomo, tą wiadomością byśmy się z Państwem chyba żegnali. Tak, czyli wiara, nadzieja i miłość jest, jest nadzieja. Także dostali Państwo o. taką dawkę, że tylko pracować dla niepokalanej i dla. Naszego świętego rzymskiego i apostolskiego kościoła. Z, pan, z, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem dziękujemy bardzo Państwu za uwagę. Kamil Klimczak, Piotr Łaszkowski. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia w kolejnych programach.